Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Juras Jurkowski. Już w najbliższą sobotę Gala KSW 61. No i najważniejsze pytanie, które każdy powinien zadać każdemu zawodnikowi. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. A ty się jak czujesz? Stęskniony przez te dwa lata za emocjami z wewnątrz oktagonu ringu? Tak, zdecydowanie. No zdecydowanie, wiesz, to ja też powtarzam to bardzo często i powtórzę to teraz, że wiesz, adrenalina, którą daje ci wyjście do klatki, ten moment, kiedy się zamyka drzwi, w zasadzie ten moment to zaczyna się na backstage'u, kiedy słyszysz pierwsze rytmy swojej muzyki, nagle masz miks absolutnie wszystkich uczuć, które mogą towarzyszyć człowiekowi emocjonalnie. Samo wyjście, wejście, walka, wiesz, jak wygrywasz, euforia, to są rzeczy, których człowiek będzie poszukiwał całe życie i wielu zawodników też, ja też należę do tego grona. Wiesz, ciągnie to jeszcze, gdzie już jestem past prime dawno, dlatego, żeby to poczuć ponownie, bo to jest największe uzależnienie. A propos tych emocji, dawno nie widziałem tak wyluzowanego Pudziana. Czy on cię trochę nie lekceważy, czy on się mocno zdziwi w sobotę? To zależy, czy wejdzie, wiesz, wejdą moje niespodzianki, nie? Słuchaj, no co, no dlaczego ma się stresować? No, znamy się doskonale, nie sądzę, żebyśmy specjalnie mieli czym się zaskoczyć, wiesz, jakimiś nowościami. Plan jest prosty, myślę, że też cała atmosfera wokół tego pojedynku, z racji tego, że no znamy się lata, wiesz, kumplujemy się, wiesz, lubimy się, to powoduje, że ja też jestem wyluzowany, ja też się cieszę, cieszę się, że wejdę do klatki. Ja myślę, że Mario też się cieszy, bo ja też z tego się cieszę, znaczy ile razy padło już to słowo, że po walce, wiesz, idziemy razem na wódkę, no i to też jest fajne, wiesz, z góry założyliśmy, co robimy w niedzielę wieczór. Miejmy nadzieję, że każdy będzie mógł o własnych siłach podnieść kufel, no, bo to jest najważniejsze, żeby sobie, wiesz, nie zrobić zbyt dużej krzywdy, aczkolwiek na samym początku, kiedy braliśmy ten pojedynek, umówiliśmy się, że, wiesz, no robimy sobie krzywdę, no jakkolwiek przewrotnie to brzmi, lubisz kogoś, wiesz, a musisz mu włożyć łokieć na 16 szwów potem, no to mam nadzieję, że mi się uda ten łokieć włożyć, no. Łukasz, jak się podzieliliście czasem w klubie i sparing partnerami? Właśnie to jest najlepsze. Wydawało mi się, że nie będzie to możliwe. W zasadzie, tak jak mówiłem od początku, też nie ma za dużego sensu, żebyśmy, nie wiem, rozdzielali wszystko, bo przecież wiemy to, co robi, wiesz, no znamy się doskonale. Ale udało się tak zrobić, że w zasadzie ani jedna jednostka treningowa Mariusza czy moja nie nałożyła się wzajemnie. Było tak, że Pudzian kończył, ja przychodziłem, albo odwrotnie, a grupowe zajęcia, jak był Mariusz, nie było mnie. Jak przychodziłem ja, nie było Mariusza, więc idealnie w sumie, bardziej dla zaspokojenia ciekawości ludzi, udało się to fajnie zorganizować. Jakie jeszcze wymieniacie między sobą uwagi? Dzisiaj słyszeliśmy już Guptasku, Grubasku, co tam jeszcze? Każdy mnie ciśnie od Grubasów, zasłużenie, zasłużenie. Wiesz, odebrałem Danielowi przed chwilę pałeczkę najgrubszego zawodnika w WCA, więc no, na szczęście jest cały czas najprzystojniejszy, nie? No, cześć, ja do Barbera idę jutro. No, także nie, no wiesz, no, możemy sobie dogryzać, wiesz, w sieci też sobie tam lekko dogryzamy. No, to tak, wiesz, z sympatii, no. Ale z tą wagą to poważna rzecz, bo ja, znając ciebie, wiem, że ty będziesz chciał być od niego rzeczywiście cięższy, jak wejdziecie do walki. Jakbyśmy o tym pomyśleli dekadę temu, to było śmieszne. Nawet kilka lat temu też jeszcze lekko. No, to prawda, zgadzam się z tobą w pełni. Ale no właśnie, kurde, zaczęła mi ta waga się ruszyła. Teraz przez ostatnie dwa tygodnie tak trzymałem 116, mówię idealnie, perfekcyjnie. Też zacząłem się dobrze czuć, a teraz mi zaczęła ta waga lecieć. No wiesz, na siłę nie będę, no tak żartuję oczywiście, że pójdę na pizzę, żeby dobijać kilogramów, albo wejdę z kamieniami w spodenkach, 120 idealnie. Zobaczymy, no myślę, że będę tam może 2-3 kilo lżejszy od Mariusza i to wszystko. Wiem, że Mariusz też idzie w dół, więc wiesz, może się spotkamy na 115, byłoby idealnie, co w ogóle Juras tyle samo co Pudzian. Genezę waszej walki znamy. Pudzianowi wypadł bombardier, wskoczył Nikola Milanowicz, ale proponowałeś swoją kandydaturę ty. No i jak to się stało, że od tego momentu teraz walczycie w sobotę? To trzeba KSW zapytać, wiesz. No, myślę, że jak zobaczyli wywiad w Polsacie Sport ze mną, kiedy deklarowałem, że mogę komentować do szóstej walki, potem pójdę, założę rękawice i wejdę do walki wieczoru, to myślę, że tam się zapalił gdzieś ten pomysł, a może zostawić Pudziana z Jurasem, wiesz. Wykonali telefon do mnie, wykonali telefon do Mariusza i w zasadzie szybciej dogadaliśmy to wszystko, niż mi się wydawało, że jest to możliwe, żeby dogadać i mówię, tak już, ja mówię, no jasne, pewnie, robimy, wiesz, super, ile, 8 tygodni, bierzemy, ty, wiesz, potwierdziłem, potem dostaję chyba następnego dnia SMS-a, no Mariusz jest na tak,
wiesz, wiadomo, że tam dojdą jakieś menadżerskie kwestie, dogadania, wiesz, detali, umowy i tak dalej, ale jest potwierdzenie i tak sobie siedzę na tej kanapie, odebrałem to i mówię, ja bym tak zajebiście, kurwa, ty, no to do roboty, wiesz, nie? No to biorę, dobra, ubieram się, idę na rower przynajmniej na początek, nie? Zanim ułożymy cały plan i no i tak zachulało, fajny pomysł. Myślę, że nie, wiesz, można wiele powiedzieć i każdy na pewno znajdzie wszelakie określenia ten pojedynek, od frików przez starych sportowców. Nie każdy sobie, wiesz, określa ten pojedynek tak czy inaczej, ale on dla widza jest ciekawy pod każdym względem i dla każdego widza. I każdy znajdzie coś tam dla siebie, wiesz. Ci, którzy tam źle nam życzą, też znajdą coś tam dla siebie i z chęcią obejrzą ten pojedynek. Chociaż będą mówić, że nie będą oglądać, wiesz, tam z kuchni będzie zerko, nie najwyżej. Ale myślę, że ludziom to się spodoba. Mamy show, bo to jest najważniejsze. Wiesz, nie ukrywajmy, my już dawno jesteśmy po prime swoim sportowym, wiesz, no ale dalej potrafię skleić kombinację, która może być widowiskowa i myślę, że ta otwartość tego pojedynku, wiesz, moment, w którym jesteśmy, będzie determinował to, że będzie fajnie, że będzie muzyka od początku, wiesz, to nikt raczej nie spodziewa się, że my 15 minut z podziałem będziemy tutaj toczyć taktyczny bój, lewy za lewy, pej, kiwka, kiwka, ogień, ura, gaz, ktoś padnie. No właśnie, ty jesteś takim zawodnikiem trochę międzynarodowym, w sensie jak spojrzeć na twoją karierę, to tych ostatnich kilkanaście lat, nawet z tą przerwą, to byli ludzie z zagranicy. Dużo łatwiej jest się przygotować do człowieka, którego się zna i to ten większy luz, który chyba jeszcze teraz masz, to jest też trochę tego wynik, że jakby to był jakiś rywal z zagranicy, którego by jednak trzeba bardziej rozpracować, nie wiem, kilka ma więcej materiałów wideo obejrzeć, a tu masz tak naprawdę człowieka, którego uczyłeś, masz go na tacy, no to jest twój uczeń, no można tak powiedzieć. No. Przez dwa miesiące tak było, tak, do Batermina przygotowywałem Mariusza, wiesz, gdzie był takim surowym, surowym gościem. Także też fajna historia. A głupio będzie przegrać, nie? Pogadam, dwie sztuczki za daleko. ale co, fajna historia, czy inaczej odbieram to? Chyba nie. No wiesz, rywal jest rywal. Pamiętajmy, że jest to sport indywidualny na końcu, wiesz, za tobą stoi cały team. No ale to ty wychodzisz do klatki i wynik pojedynku, wiesz, ma konsekwencje dla ciebie na przyszłość. Jak przegrywasz pojedynki, no to nie ma znaczenia, czy przegrałeś z zagranicznym, czy wygrałeś z chłopakiem, przegrałeś z chłopakiem z Polski, bo dalej jestem w rekordzie przegrana i na następne gale może ktoś już nie weźmie, a wygrywasz spektakularnie, to też nikt nie będzie pamiętał pewno, z kim wygrałeś, czy był to chłopak z Polski, czy z zagranicy, tylko jak wygrałeś, Juras, wiesz, trzy wygrane z rzędu, po pas. Bardzo ci to pomaga, że jesteś jedynym zawodnikiem, który ma największą liczbę walk w głowie wyoglądanych w miesiącu, bo podejrzewam, że to chodzi, nie wiem, do kilkunastu, kilkudziesięciu, masz jakieś takie rzeczy, że po prostu to oglądasz i to, nie wiem, no, wiesz o co mi chodzi. Jest, wiesz, płoniesz, pomaga, myślę, że pomaga, bo też ja oglądam, komentując galę, wiesz, jaram się tym sportem, komentuję obrazy tej gali, ale czasami zobaczę w klatce coś, czego na przykład nie znałem, wiesz, obejście, położenie ręki, ja też zwracam uwagę może na inne rzeczy niż oglądając pojedynek globalnie i mówię, wiesz, fajna akcja, nie, no to może się spróbuję na treningu i próbujesz potem to na treningu, wiesz, nie wychodzi ci to, wiesz, albo akcja słaba, albo ty jesteś słaby, nie, zazwyczaj ja jestem słaby i tak sobie sprawdzam to i można dużo fajnych rzeczy wynieść z samego oglądania pojedynków, aczkolwiek to nie zastąpi ci, wiesz, no już treningu z partnerem. No. Ja tak sobie pomyślałem, że jak wiesz, dwie dekady temu ludzie się uczyli karate, judo, mówię o tych sportach, które były popularne, kickboxingu, właściwie znak HS-ów, no to ty dzisiaj byś został mistrzem, że tak powiem, wiesz, MMA nagrywanego czy oglądanego live. No. Mistrzem YouTube'a. Ewentualnie szkoleniówka z teorii, nie? No właśnie. Takie już były kursy, takie ESKK, nie? Na czarny pas taekwondo, pamiętam. Korespondencyjnie, żeby nie było wątpliwości. To jest szansa, że mógłbym zarobić jeszcze kupy hajsu. Dobra, co? Nie, wiesz co, no, bezpośredniego przełożenia nie ma, ale otwiera ci fajnie umysł do tego, żeby jakieś tam akcje może zrobić inaczej, bo widziałeś to na najwyższym poziomie. Nawet nie najwyższym, ale po prostu gdzieś ci dana technika śmignęła. Szybkość, technika, o, po twojej jest. Stronie, co jeszcze? Dobrze, no. Szybkość, technika, po twojej stronie, co jeszcze? O Jezu, nie wiem. Charakter, myślę, wiesz, to... Ja mimo wszystko nie muszę kalkulować, że będę musiał w poniedziałek do roboty i w dobrym stanie, więc nie, tu ja już nie chcę przyjmować ciosów, wiesz. Ustalmy, że trzeba będzie mnie znokautować, żebym ten pojedynek poddał, nie? No albo złamać mi coś porządnie, żeby kość wystawała, bo tak ja, tak, nie wiem, tak mam od dzieciństwa i mnie trzeba naprawdę złamać, żeby pokonać, a
O to będzie trudno. Łukasz, ty lubisz wychodzić do walki, mówisz o tym często jako underdog. No i tutaj rzeczywiście jesteś underdogiem tak naprawdę. Bo stawiam pieniądze na fortunie. Bo wszystkich bucherów tak naprawdę jesteś tym underdogiem. No ale niektóre kursy są aż takie pojechane trochę. Na przykład na fortunie masz taki kurs, że 15-0, jeżeli poddasz w drugiej rundzie albo w trzeciej. Parę kuponów wrzuconych. Nie, no bo też nie, a właśnie też mnie to dziwi, dlaczego nikt nie zakłada, że ja mogę Mariusza poddać, nie? Na przykład. Come on, wiesz, purpura mocna, purpura brazylijskiego jiu-jitsu. To, że ja nie kulam się, nie walczę w parterze, zwyczajowo jestem strikerem, bardziej bliżej mi do, wiesz, Chegali de las Pro and Brawl i tak mniej więcej to wygląda. Nie znaczy, że ja, wiesz, nie poddałem kogoś tam w życiu. Myślę, że jiu-jitsu mam dużo lepsze od Mariusza i nie wiem, jakoś w ogóle... Jak Mariusz wywróci Jurasa, to jest koniec, nie? Kłamanko. Widzieliście w polskim MMA kiedyś banana split? No to zobaczycie w sobotę, jak będzie trzeba, wiesz. No. Ja jestem dosyć kreatywny. Jak zobaczyłeś te kursy, właśnie nie zrobiło ci się tak, nie wiem, focha nie zaliczyłeś przez chwilę, że kurde, jak to w ogóle we mnie nie wierzą? Absolutnie nie. Absolutnie nie. No nawet, wiesz, próbowałem na fortunie podbić, nie wiem, wrzucałem post jeden, że mnie noga boli, nie, żeby jeszcze podbić, bo więcej można wygrać. Nie robi to dla mnie żadnego wrażenia. No, no tego są, wiesz, kursy, nie? Może w końcu trafię coś z pewniaczków. A kolejna sprawa. Mówisz, że jesteś po swoim prime time. Jednak jesteś pierwszym mistrzem KSW. Można powiedzieć, że jesteś zawodnikiem z krwi i kości. Mariusz trenuje 13 lat. Jednak pojawiają się takie głosy w sieci, że ludzie traktują ten pojedynek jako freak fight. Denerwuje cię to? Absolutnie nie. Każdy niech sobie nazywa, odbiera go jak chce. Naprawdę nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo finalnie liczy się to, żeby każdy to obejrzał, a jakie, wiesz, co go motywuje do obejrzenia, to już zostawiam jemu. Niech się ludzie dobrze bawią. Wiesz, jak chce mnie tam wzywać, kurwa, to nie chcę wzywać, ale niech się przy tym dobrze bawi. Wiesz, ci, co będą się emocjonować, bo czekają na moje zwycięstwo albo Mariusza zwycięstwo, trzymając kciuki, też oczywiście. Niektórzy będą całymi rodzinami oglądać ten pojedynek, bo też wiem takie informacje. Niektórzy z zagranicy przylatują na ten pojedynek, bo też wiem, że tacy są, sami bilety ogarniam. wiesz, o co chodzi. Fajnie, każdy niech ma swoją motywację, byle na końcu dobrze się bawił, bo pamiętajmy, że wiesz, oprócz całej poważnej atmosfery i tego, że poważnie może się skończyć, bo jednak pamiętajmy na końcu, że w MMA też ludzie umierają. Wiesz, no to nie jest sport bezpieczny, ale na końcu pamiętajmy, że jest to szeroko rozumiany showbiz. Juras, ja tak wrócę do tematu, który poruszyłeś podczas tego wywiadu. Powiedziałeś, że będziecie pić wódkę z Mariuszem. Później powiedziałeś, że masz nadzieję, że będziecie mieli siłę unieść kufle. I jedyny wyhaczył to. Tak, z kufla. Nie mam więcej pytań. Wiesz co, 8-9 tygodni w zasadzie detoksu. Daj mi kufel. Ale czekałem, czy ktoś to podłapie, nie? Brawo, Jaro. Nie wiem, dlaczego akurat ty, nie? No dobra, wróćmy do poważnych rzeczy, bo to poważne rzeczy się będą dziać. Zapytaliśmy już wszystkie poważne rzeczy. No to dziękujemy ci, Łukasz, za tą świetną rozmowę i czekamy na kolejne wydarzenia medialne jeszcze. Przed tą galą parę razy się spotkamy. Do zobaczenia. Tak, spotkam się? Na pewno. To dziękuję w takim razie, do zobaczenia. Dzięki.